Dzień dobry wszystkim, o poranku. We wschodzącym słońcu widać dobrze, że mój kącik blue, gdzie kiedyś w lipcu i w czerwcu rósł Stefan Franczak, czyli mój klematis ulubiony, tutaj na tej palecie się wspinał, jest właśnie oświetlony o tej porze dnia. To jest jedyna pora, kiedy on jest oświetlony. Również te donice tutaj stojące. Natomiast chcę go pokazać, ponieważ rzeczywiście jest on blue, ponieważ kwitną teraz te między innymi powojniki blinowe, które przedstawiłam. Już pokażę jeszcze raz. To jest China Purple. Ten jest z grupy rurkowatych, blinowych. I on właśnie tutaj się świetnie przyjął. Daje sobie radę. Również kwitnie mi jeszcze zawilec japoński. Natomiast chciałam powiedzieć, że z nowości zamówiłam w końcu, żeby mieć stuprocentową pewność, tak naprawdę powojnik Cassandra. To jest ten również blinowy z grupy rurkowych, rurkowatych. On wygląda tak. Rozwija dopiero kwiaty, ale liście są takie poszczępione, charakterystyczne. A kupiłam go między innymi też do dwóch powodów, oczywiście, żeby go tutaj zaimplantować obok tego China Purple, ponieważ ten się pierwszy przyjął ładnie, więc myślę, że w tym cieniu powinien sobie też poradzić. Natomiast tutaj przyjdę teraz coś pokazać, ale widać trochę zniszczenia po ulewie z wczoraj i po burzy. Położyło się nawet pięciorniki. Kto by pomyślał, że pięciornik może się położyć? Natomiast wchodzę tutaj w gąszcz w tym celu, żeby pokazać drugie niebieskie piękno. To co miałam wątpliwości zawsze, czy to jest powojnik bylinowy Cassandra, i to jest powojnik bylinowy Cassandra, ponieważ on ma dokładnie takie same liście jak tamten. Jest wsadzony z tamtego roku, kupiony w szkółce tutaj pod Wrocławiem. I pięknie mi się przyjął, tak też w takim właściwie cieniu, to jest północna strona, przy ogrodzeniu go wsadziłam, żeby przy tej rdestówce Alberta, przy wiciokrzewie, żeby sobie tak tutaj, o, nawet jakaś nawłoć się tu zasiała, co za dziadostwo. W każdym bądź razie tutaj też koło ognika szkarłatnego, oręcz, być może oręcz glow, nie pamiętam, w każdym razie to jest ten pomarańczowy. I on się tu świetnie przyjął. Ja pokażę tu, jak się podchodzi z dala, to już widać taką niebieską, nie powiem, że masę, ale taki kolorek niebieski, który tu z zielenią świetnie w tym kąciku komponuje się. I od północnej strony w cieniu praktycznie świetnie sobie dał radę. I tak wygląda, bo to jest właśnie ta Cassandra z grupy rurkowatych, bylinowych powojników. To jest do zapamiętania i też, że jest to taki powojnik, który kwitnie na przełomie sierpnia oraz właśnie we wrześniu. Tutaj no ten już kwitnie, ponieważ on jest od tamtego sezonu, natomiast tamten to dopiero się przyjmuje, ale to jest dokładnie ten sam, ta sama odmiana. Także warto pamiętać właśnie, że oprócz tego Polish Spirit, o którym mówiłam ostatnio, tutaj jeszcze kwitnie. Od północy, mam go też od południa. To jest ten klasyczny powojnik. To o tej porze roku też właśnie daje radę ten blinowy. Oczywiście nadal jeszcze tutaj nadaje werbena patagońska. Ona sobie świetnie przez tą burzę poradziła. O, widzę, że nawet dereń się położył trochę. Werbena tylko troszeczkę. Z tyłu widać pomarańczowe owoce rokitnika. Tu widzę, że będę mogła już te sznurki powoli zdjąć. To sznurki służyły temu, żeby morwa się nie położyła, kiedy była młoda. Myślę, że już może przed zimą albo po zimie zdejmę, bo sobie powinien już dać rady. To znaczy ta morwa. Natomiast ten odcinek był głównie o tym, żeby sobie zapamiętać i uściślić fakty dotyczące właśnie powojnika bylinowego, rurkowatego, rurkowego. Jeszcze raz pokażę, tak wygląda i cieszy mnie o poranku, w ogóle mnie cieszy. I tu obok też są już ogniki, gdzie w ogrodach też już widzę, że startują. Tu jest ten Soleil, czyli ten żółty, jeden też z moich ulubionych, tu jest pomarańczowy. I tu mi się świetnie właśnie wpasowuje ten kącik. Odejdę trochę dalej, żeby, a zaczepiłam się o róże, żeby było widać
U mnie jest mało miejsca, bo to jest mały ogród, ale myślę, że te kolory się świetnie tu razem prezentują. I kończę, bo już się wszyscy tu sąsiedzi szykują do czynności porannych i dobrego dnia.